jutrzenko weekendowe dla wszystkich. Wybieramy się na wyjazd w Bieszczady. Słuchajcie, zwiedzicie z nami trochę Bieszczad. Jedziemy do Ustrzyk. Później będziemy szli na jakąś trasę jutro. No i będziemy mieć nocleg w dwóch hotelach. Zobaczymy, jak tam jest. Zwiedzimy Solinę na pewno. Chcemy się udać na jakąś piękną, widokową trasę, żeby trochę jeszcze użyć pogody wrześniowej. No i podzielimy się z Wami trochę jakimiś fajnymi widoczkami. Co tam będzie ciekawego? Taki relaksowy vlog. Mam nadzieję, że Wam spodoba. Gardło trochę mnie boli. Widzicie, trochę nadwyrężyłam w tym tygodniu głos w szkole. Ale myślę, że się poprawi na wyjeździe. Lecimy. Piękna nasza Polska. Krościenko, słuchajcie, na komórce, na kamerze wygląda to dość jeszcze jasno, jak za dnia, a naprawdę na żywo, słuchajcie, to naprawdę jest dość ciemno, szczerze mówiąc, jak na godzinę za 15:07 wieczorem. Widzicie, jest już na tyle ciemno, że na kamerze jest słaba widoczność nawet. Bardzo fajne, nowoczesne wnętrze. Taki sympatyczny boho apartamencik mały. Ciebie tylko. Tutaj musiałam wyciszyć niestety dźwięk, bo było tam słychać muzykę, no i mogliby mi to zablokować w YouTube. Tutaj mamy takie pawilony letnie, bardzo to jest fajne. Widziałam takie nad wieloma basenami w różnych krajach, nie tylko europejskich, ale naprawdę fajnie. To jest wszystko bardzo, bardzo estetycznie zrobione, właśnie w takim stylu boho. Pawilon taki śniadaniowo-rekreacyjny jest bardzo fajnie też urządzony, przytulny, bardzo, bardzo przyjemnie się tam siedzi, słuchajcie. Wystrój mnie powalił, bo naprawdę bardzo mi się podobało, jak chodzi o wystrój, ten cały kompleks. Tutaj widzicie jeszcze taki ogólny widok wieczorem, no ale na zewnątrz najlepiej widać, wiadomo, za dnia. Tutaj przechodzimy jeszcze sobie do salonu takiego wewnętrznego już w domu. Też jest bardzo przyjemnie urządzony. Można sobie tam takie drobne przekąski, jakaś herbatka, ciasteczka, kawka, jeżeli jest za zimno na zewnątrz. Ale akurat teraz była fajna pogoda. Było dość chłodno, ale fajna pogoda. Tu jest recepcja, właśnie tam się człowiek melduje, a tutaj... Teraz zimno. No i tutaj wchodzimy na basen. Basen jest podgrzewany, ale też jest on raczej otwarty w takim, dopóki jest w miarę ciepło. W zimie jest zamknięty, ale tu jeszcze na razie czynny. Dosyć ciepła woda, także można było skorzystać. Ja troszkę podziębione gardło miałam, więc tym razem się powstrzymałam. Ale prócz basenu też jest tam strefa saun. Można iść sobie do sauny, więc akurat z tego zdecydowałam się skorzystać. Ale bardzo fajnie zrobiony pawilon właśnie tego basenu. Też przyjemnie... O, widzicie, tutaj chciałam wejść. Miałam dobre intencje, ale niestety skończyło się na dobrych chęciach. Tu
sauna, patrzcie. Idziemy sobie do sauny. Wow. Cześć. Teraz możecie zobaczyć coś za dnia, bo wczoraj było już ciemno. Bardzo fajny teren. Pokażemy wam. Idziemy jeść śniadanko. Tak, dzień dobry. Jest kukaracza. Naprawdę pyszne śniadanie, słuchajcie, bardzo dużo świeże, pieczone, domowe placuszki z cukinii, sosem tzatziki, no w ogóle wiadomo, typowe też śniadaniowe przysmaki. Śniadanie trzeba sobie dokupić oddzielnie, nie jest wliczone ono w cenę noclegu, a jest naprawdę mega obfite, świeżutkie i po prostu pyszne. W dodatku jest tam taka artystyczna zastawa, można sobie wybierać samemu kubeczki, talerzyki, co się tam komu podoba. Zaraz zobaczycie, jakie ja sobie wybrałam. Kubek na kawkę. Bardzo mi się tam, tak jak już mówiłam, podoba ten wystrój, jest taki mega przytulny, superowy. O, tutaj widzicie śniadanko już, jak to wygląda. Idziemy sobie teraz późno, bo późno, ale postanowiliśmy się relaksować też, więc śniadanko. Słuchajcie, jesteśmy w Wetlinie, wchodzimy na, niektórzy się tutaj zgubili troszkę chyba, wchodzimy na żółty szlak, na przełęcz Orłowicza, Połonina Wetlińska, jejej! Słuchajcie, rada dla was, jeśli macie chwilę więcej czasu, nie jesteście z małymi dziećmi, albo w miarę niezłej kondycji fizycznej, to nie jedźcie na ten najkrótsze wejście na Połoninę Wetlińską, na chatkę Puchatka, tylko wybierzcie się do Wetliny samej i z Wetliny piechotą przez przełęcz Orłowicza. Piękna, przepiękna trasa i nie będziecie czekać w kolejce do parkingu. I też parkingi są tutaj tańsze niż w tamtym punkcie. Dwa razy tańsze. Myśmy zapłacili 2 dychy zamiast 4. Nie ma kolejek, jest bardzo spokojnie, prawie nie ma ludzi tutaj, mimo tej cudownej pogody, więc lecimy i pokażemy wam piękne, przepiękne widoki. Jedna z najlepszych, najpiękniejszych panoram w Polsce. Zaczynają się wyboje, kochani, ale super jest. Włóczy kije, włóczy kije, jak się wam na świecie żyje. Stare opuszczacie miejsca, by gdzie indziej szukać szczęścia. Pierwsze strome podejście za nami. Powiem wam, że moja infekcja gardła trochę nie pomaga. Ale patrzcie, jakie cudo. Przepięknie to jest. I tak cicho. Do zobaczenia później.
tam idziemy. Na przełęcz Orłowicza. Tam jest smerek. Co? Nie wiem, co wy uważacie, ale jest coś takiego w takich miejscach, że człowiek myśli, że nie da się tego ogarnąć umysłem, że chciałoby się mieć dwie głowy albo umieć jakoś tak poszerzyć ten swój umysł, świadomość, żeby ogarnąć to całe piękno, bo ja się czuję taka bezradna w tym miejscu, że nawet nie ogarniam swoją głową tego, co tu się dzieje. Dajcie znać, czy też tak macie, ale ile by się tu nie było, to i tak nie zdąży się wchłonąć tych wszystkich, tego wszystkiego po prostu. Netflix.
serial oryginalny. Jest. Możesz zejść? No i dotarli do chatki Puchatka. Dotarły Puchatki. Puchatki dotarły do chatki. Patrzcie, jest. Jesteśmy. Najlepiej na kabanosa działa. Głowa do góry. Super. Jest głowa. O, tu jeszcze fajnie. To może na. Połanina Ceryńska, ta na środku, dalej po prawej Tarnica, tam trochę bardziej po lewej Bukowe Berdo, tam już zagranica, a tu jest piękno niewypowiedziane. Wracamy. Powiem wam, że jak po całej takiej wędrówce wielogodzinnej, to ta trasa w dół do brzegów to jest tak stroma, już nogi bardzo zmęczone i musicie schodzić tak bardzo pionowo po schodach kamiennych. Jest to wyzwanie. No ale dochodzimy do końca, więc niedługo będziemy się już wybierać, jechać busem z powrotem do Wetliny i już autem dzisiaj do Polańczyka na nocleg, więc zobaczycie potem jakieś przebitki z Polańczyka, z hotelu i z też jeziora Solińskiego. Ale wycieczka już dobiega końca, ta taka górska, bieszczacko-górska. Słuchajcie, jesteśmy w Polańczyku nad Soliną. Tutaj nasz hotel. Bardzo przyjemnie tu jest. Atmosfera uzdrowiska. Tutaj zabytkowe pojazdy. Thank you.
jeszcze jedna. Dalszy ciąg zabytków PRL-u CZ-a. Ale super, to wygląda trochę jak Wespa, tylko taka bardziej toporna. Wieczorny spacer do restauracji. Idziemy. Jesteśmy w uzdrowisku, słuchajcie. Tak to wygląda. Bije. Wiktor jest bardziej, jest prezydentem, burmistrzem. Jest tam na placu. Jesteśmy w pizzerii. Nazywa się Pizzeria Korona. Mają też dania regionalne. Całkiem fajnie tu jest. Zobaczymy, czy jedzenie jest dobre też. Słuchajcie, chcę wam pokazać. To się nazywa knysza. Takie pierogi zapiekane z kaszą gryczaną i jakimś serem regionalnym. Taki pyszny, twarożkowy, ziołowy dip i do tego zioła i rukola. Pycha. Polecam regionalną kuchnię. Cześć kochani. Dzisiaj tak ze związanymi włosami, bo wiatr i już koniec wyjazdu dzisiaj. Jeszcze idziemy nad Solinę. No i o! Podwójnie. Jest. Z tyłu fryzurę mogę obejrzeć wreszcie. Słuchajcie, jesteśmy w Polańczyku. Jest rano, bo wieczorem to niewiele było widać. Byliśmy tylko w spa, które jest po prostu super. No a dzisiaj idziemy sobie jeszcze na spacer nad Solinę i jedziemy z powrotem. Taki dwudniowy wypad. No i powiem wam, że hotel jest naprawdę spoko, czysty. Wystrój całego hotelu jest mało ciekawy, co prawda, ale taki bardzo spartański, ale naprawdę jest bardzo, bardzo czysto. Także mogę wam spokojnie polecić ten hotel, hotel Atrium. Taki standard pokoiku w hotelu Atrium. Całkiem nieźle, jest duża szafa. Nie jest to jakiś szczyt wystroju, ale jest bardzo schludnie i czysto, naprawdę. Dwa łóżka oddzielne, chociaż zsuwaliśmy sobie. Naprawdę spory też pokój. Super, że jest lustro, to jest duży plus, bo czasem nawet nie ma jak się obejrzeć w niektórych pokojach. O, to jest moja dzisiejsza stylówka Adidasa. Tak to wygląda. Jest telewizor, wszystko co trzeba. Super widok z okna. Są mebelki nawet, właściwie mebelek na balkonie. Ekstra widok naprawdę. Z tamtej strony pewnie jezioro widać, znaczy zalew. Całkiem fajne śniadanie, spory wybór. Może nie było aż tak domowe i pyszne jak w Boho House, ale w
wliczone w cenę noclegu, więc naprawdę, naprawdę okej. Okay. Można się było najeść, było wszystko, co byście mogli tylko chcieć. No po prostu pogoda powalająca jest. Oglądamy miejscowość dzisiaj świeżymi oczyma. Pójdziemy tam, czy tam? No to chyba tam, czy tam. Typowa miejscowość Zdrojowa. Jest takie dzisiaj niebo, że centralnie księżyc widać. No coś to widać. Czy nie widać tego? Nie widać. No widać, widać. No przecież nie widzisz. O jest, patrzcie, księżyc normalnie. Ja cię. Za dnia. Żeby nie powiedzieć samo południe. Lepszy taki widok. Całkiem schludna i malownicza miejscowość Zdrojowa. Nawet ulica jest Zdrojowa, widzę. No, nie wiedziałam. Co ciekawe. Zaskoczenie. Ulica Zdrojowa w miejscowości Zdrojowej. Chyba nie pójdziemy już, wiecie co, do parku. Tylko jedziemy nad Tamę na Solinie. Także żegnamy się z Poleńczykiem pomału, ale bardzo przyjemnie tu jest. Jak będę może na emeryturze, to chętnie tu nawet na kilka dni przyjadę. Super, bardzo przyjemna miejscowość, ładne hotele, czyściutko, czyste powietrze, przynajmniej tak wygląda. Dobre jedzonko. No to teraz... Przenieśliśmy się, kochani, w ciągu minuty na Krupówki. Prawie że. O, ale kolejka akurat jedzie. To jest kolej linowa. Ja już kupiłem sobie kapelusz góralski. To już nie jest prawda. Nie wierzcie mu. Tu są. Tutaj jest. Wiecie co tu jest? Widzicie te obrzeża skalno-korzeniowe? To jest już część Zakopanego. No i zaraz będziemy wjeżdżać kolejką na co? Na co? Nie zapomniałem. Kasprawy? Tak, na Kasprawy. Nie. Na Krupówki. Na Krupówki, tak jest. Nie na Krupówki. Nie. Na Gubałówkę. Na Gubałówkę, dokładnie. Zdjęcie z misiem. O, ja tu idę. I można ja wracać. Zawsze tu idę. No. No i właśnie to jest taka chwila, jedna z tych pięknych, po co się przyjeżdża. Solina. Dzisiaj jest mało ludzi, bo jest poniedziałek. W niedzielę byłyby tłumy tutaj. Kolejka. Normalnie Karaiby, delfiny, żółwie, parasolki. Tutaj w lecie pewnie jest niezła impreza na plaży. Został tylko smutek. Żegnamy się z Bieszczadami. Jedziemy do domu. Ale patrzcie, jaka piękna pogoda dzisiaj dalej. Aż naprawdę żal wyjeżdżać. Tu jeszcze taka jesień się nie zaczęła. Astronomiczna wczoraj się zaczęła, a dzisiaj... Jeszcze zielono tutaj cały czas. Tak, żegnamy zielone wzgórza nad Soliną. To tutaj na razie
wzgórz, ale... Bye, bye. Ważna. Do zobaczenia. Czuć klimat.